Rok temu lokalni artyści nie tylko na zaproszenie władz powiatu ostrudzkiego swoje obrazy malowali i prezentowali w Kaczorach. Tym razem przebywali na terenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Ostródzie, gdzie mogli malować piękno mazurskiej przyrody. Mazury w każdej porze roku są pięknie wyglądają. I tutaj nie przeszkadza nam żadna pora, nawet planujemy z panem starostą zimowy plener. Natomiast o atmosferze to nawet nie ma o czym mówić, ponieważ to jest grupa tych 10-12, które jeździ i realizuje różne projekty. My jesteśmy przyjaciółmi po prostu, wzajemnie sobie pomagamy i atmosfera zawsze jest świetna. Mamy swoje śpiewniki, wieczorami spędzamy przy śpiewie. Także to jest coś, z czego nam inne grupy zazdroszczą. Co roku organizatorzy pleneru starają się wybrać inny zakątek powiatu ostrudzkiego, tak aby artyści biorący udział w plenerze mogli stać się doskonałym narzędziem promującym malownicze tereny Warmii i Mazur. Wspólne malowanie to jest cudowna sprawa, zwłaszcza tutaj, gdzie są przepiękne tematy malarskie, prawda? Jeziora, piękna architektura, jeżeli chodzi o Ostródę. W plenerze udział wzięło 12 malarzy, którzy na swoich pracach przedstawili emocje i przeżycia, jakie doświadczyli podczas kontaktu z przyrodą Warmii i Mazur. Wśród artystów nie zabrakło malarzy z bogatym doświadczeniem. Mnie się wydaje, że no chyba ponad 200, więcej mowy, to tak strzelam. Natomiast moją ulubioną tematyką jest pejzaż, martwa natura, jakaś abstrakcja i uwielbiam malować nokturny, czyli oddaję powiedzmy tą noc w taki no, specyficzny sposób. W trakcie trwania pleneru malarze stworzyli 29 prac, które stały się własnością powiatu ostrudzkiego. Część z nich wkrótce będzie dostępna dla szerszej publiczności, ponieważ zawisną na ścianach nowej siedziby starostwa powiatowego w Ostródzie.